Hej, witajcie z tej strony Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tekken 7. Witam was w kolejnym odcinku Mordobicia. Powracamy do rankedów oczywiście i powracamy do Kazui, gdzie mam już Warriora, bo jak przypominam wam, zrestartowało mi wszystkie rangi w Tekkenie, także musiałem zaczynać od zera. Co ciekawsze, to na Kingu udało mi się wbić Destroyera, także na razie moja najwyższa ranga, jaką udało mi się wbić w Tekkenie 7. Tam chyba przy 60 wygranych, albo przy 50. Także naprawdę niezły wynik. Naszym pierwszym przeciwnikiem jest Lei, którego z całego serca nienawidzę. No cóż, zobaczymy jak tam pójdzie, ale tak prawdopodobnie zmienię przeciwnika, dlatego że nienawidzę z nim walczyć. Kurna mać. Dobra, mamy go, kurde, fuksem. To jest najgorsze w tym przeciwniku, że on co chwilę, kurde, albo leży, albo nie wiadomo co robi. O, właśnie o to mi chodziło. O to mi właśnie chodziło, dlatego on jest strasznie wnerwiający. Tak samo Eddie. Dlatego nie lubię przeciwko tym postaciom grać, strasznie. No i Perfektor, tak mnie bije. O i znowu! Co za kurde wkurzająca postka to moja. No nie, przecież ja się chroniłem. Dobra, mamy go. Ale i tak zmienię przeciwnika, bo naprawdę strasznie mnie denerwuje ta postać. Dobra, mamy go, pięknie. Oh. Dobra, zmieniamy przeciwnika. Słuchajcie, nie chcemy walczyć przeciwko temu czemuś. Także widzimy się, kiedy już znajdzie mi przeciwnika. Także ZW ludziska. No dobra, witajcie z powrotem. Właśnie znalazłem przeciwnika. Zobaczymy, któż to będzie. Choć mam pewne obawy, że będzie to ten sam przeciwnik, czyli Lei. Nie, jednak to nie jest ten sam przeciwnik. Jest to Feng Warrior 233 wygrane. Także też całkiem niezły wynik. No i gramy o Vindicatora. Przy 43 wygranych będzie to naprawdę niezły wynik. Tym bardziej, że Kazuyo jest to jedna z tych trudniejszych postaci do grania. Chociaż tak, w topce tych najtrudniejszych postaci dla mnie chyba będzie Steve. No nie ogarniam tej postaci totalnie, słuchajcie. No i zobaczymy jak tam pójdzie. To co mnie najbardziej denerwuje w tych rankedach, to to, że ludzie po prostu wychodzą i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to. Kto gra w Tekkena, to wie pewnie o co mi chodzi. Nice. Niepotrzebnie wstawałem, za szybko. O kurna. Nie ma kolego. No trochę to z waszy win, to wygrać, no ale mi się trudno. Nice. Mamy go, 2-0, pięknie. Ciekawe czy koleś wyjdzie pod koniec, tak jak to robią, tak jak to robi większość przeciwników. Oj, oj, oj. Nice.
Nice. No i pięknie, mamy go. I wbiliśmy Vindicatora, słuchajcie. Także bardzo fajnie. Tak jest, słuchajcie. Bardzo mi ten fakt cieszy, także jako, że ranga została wbita przez nas, my pójdziemy sobie może do Brayana i pogramy sobie trochę Brayanem. Gdzie on jest? Jaką tu mam rangę? Mam Warriora. Jak to jeszcze wygląda? Aha, no tak, bo jako, że wbiłem tutaj już jak się nazywa ta ranga? Przy Destroyerem jest Vanquisher, nie pamiętam dokładnie. To po wbiciu tej rangi automatycznie wszystkie postacie przechodzą do Warriora. A na Brayanie miałem chyba Wengarda, tak mi się wydaje. Tak jest, dobra, także widzimy się za chwilkę. Hello, właśnie znalazłem przeciwnika i powiem wam, że to było bardzo szybkie, bo w momencie, kiedy powiedziałem widzimy się za chwilkę, od razu praktycznie znalazłem przeciwnika, także chyba pierwszy raz w historii mojej gry w Tekkena 7 to mi się zdarzyło. Jest to ten sam przeciwnik, czyli Wu Feng. Ciekawe, czy zapamiętał moją ksywę, DJ Nun. I czy wie, że grałem wcześniej Kazuyo. No zobaczymy. Zobaczymy, jak tam pójdzie, słuchajcie. No oczywiście lepiej się czuję już Kazuyo niż Brayanem, bo Brayanem rzadko co grywałem. No ale znam jako tako te kombosy, także nie powinno być takiej tragedii, tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli podobają wam się odcineczki z Tekkena, zapraszam was do lajkowania. Tutaj sobie popiję kawką. Fight. Aj. Nice. Ładnie się wycofał. Nie. Trochę spamuję tymi samymi ciosami, no ale co zrobić? Nice. Roman, my mamy go. O, widziałem, że on kucnie. On to zawsze robi. Widzicie? Dobra, mamy go. Pięknie. I jeszcze jedną dobitkę piącha na łeb. Aj. Pięknie, mamy go. Ładnie go skosiliśmy. Pierwsza runda na mnie wyszła, co prawda. Ale mamy go. Nie wiem, czy będzie chciał rewanż. Wątpię. No nie chce jednak grać z nami. Jaka wielka szkoda. Także szukamy kolejnego przeciwnika. Powiem wam, że ostatnimi czasy bardzo fajnie mi się gra w tego Tekkena, dlatego że zwiększyła się populacja graczy. Zawsze średnia tych graczy była jakaś, nie wiem, 2000, 2,5 max. Nawet do trójki dochodziło. Teraz nawet w tym samym czasie potrafi grać 6000 ludzi, także naprawdę populacja wzrosła dwukrotnie, ponad nawet. Także bardzo fajnie. No i wszystko dzięki temu drugiemu sezonowi. Pewnie i tak po jakimś czasie ta społeczność znowu zmaleje. Ale po wyjściu tych nowych postaci, które mają być w nowym roku, znowu będzie pewnie ta populacja wzrośnie.
No i fajnie, przynajmniej nie musimy czekać teraz, kurna, tyle czasu ze przeciwnikiem, jak to było, kurde, na początku gry. Chociaż na początku to w ogóle były jakieś problemy z połączeniem. I to był największy problem Tekena, na online oczywiście. Potem to naprawili, ale i tak się długo czekało za przeciwnikiem. Teraz takiego problemu nie ma. Także bardzo fajnie. A! Nie! Czy my go mamy? Czy my go mamy? Mamy go. Znowu się nachylił. Ja go czytam jak książkę, nie? Bez kitu. Teraz kosa pójdzie. Oj. Aj. No nie wierzę w to. Wiecie co, najciekawsze jest to, że niekoniecznie to chciałem zrobić, zapłacić mu tego loła, ale kurde, nie wiem co się stało. Chciałem zrobić tą kosę. Śmieszną. Czy on wyjdzie? Pięknie, mamy go. Po raz kolejny. Kurde, jak nam dobrze idzie, to normalnie jestem w szoku. Rewanżu nie chce. Nie chce z nami walczyć. Boi się. No nic. Trzeba będzie znaleźć kolejnego i wydaje mi się ostatniego przeciwnika. Nie chcę, żeby te odcinki z Tekena były jakoś, wiecie, super długie. Ale to już bez żadnych cięć, może jako, że tak szybko znajduję przeciwnika. I prawdopodobnie będzie to ta sama osoba, o ile mi ją znajdzie. Chyba koleś zrezygnował z gry, mi się wydaje, ten Tanaka, bo nie może mi nikogo znaleźć. O rany. A niedawno mówiłem, że nie ma problemu z wyszukiwaniem przeciwników. No, znajdzie mi kogoś czy nie? Znalazło. Tak, także to będzie, moi mili państwo, ostatnia walka. Niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram. No na pewno to nie będzie ten sam przeciwnik, czyli Feng, ten Tanaka. To będzie ktoś inny. Brian. Także naprawdę nieźle. 196 wygranych i gra o to, żeby się utrzymać w randze. I w 99 przypadkach, kiedy ludzie właśnie grają o to, o utrzymanie się w randze, to wychodzą. I przez to nie usuwa ich z rangi. To jest strasznie wkurwiająca rzecz w tym Tekenie i powinni to naprawić, ale oni mają to w dupie, twórcy tej gry. Dobra, zobaczymy jak tam pójdzie z tym Brianem. Narowamy go, 1-0, pięknie. Jakiego blondaska sobie zrobił. Ha!
Nice. Nie! Won mi stąd. Nice. No i mamy go. Elegancko. Także u nas bity Vindicator, u niego Vanguard. No nie wyszedł, także naprawdę bardzo to doceniam. No i chyba to będzie na tyle, moi mili państwo. Mam nadzieję, że odcinek z Tekena wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Także... O. Już coś tam wyskoczyło. Fajnie. Dobra, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, piona.